skład grupy bocznej mięśni przedramienia wchodzi mięsień ramienno-promieniowy, mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka, prostownik promieniowy krótki nadgarstka oraz mięsień odwracacz. Aczkolwiek mięsień odwracacz jest mięśniem głęboko położonym i jest trudny w palpacji. Mięsień ramienno-promieniowy przyczepiony jest do grzebienia nadkłykciowego bocznego oraz w rejonie wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka przyczepiony jest do nadkłykcia bocznego, także do grzebienia nadkłykciowego bocznego, skąd podąża do promieniowej strony drugiej kości śródręcza. Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka przyczepia się do nadkłykcia bocznego kości ramiennej oraz do powięzi przedramienia i stąd biegnie obok mięśnia prostownika promieniowego długiego nadgarstka i przyczepia się do promieniowej strony trzeciej kości. Żeby zlokalizować mięsień ramienno-promieniowy, prostownik promieniowy długi nadgarstka oraz prostownik promieniowy krótki nadgarstka, warto zlokalizować nadkłykieć boczny oraz grzebień nadkłykciowy boczny, a także przyczepy końcowe tych mięśni, czyli wyrostek rylcowaty kości promieniowej oraz podstawy drugiej i trzeciej kości śródręcza. Nadkłykieć boczny to twarda kostna struktura na bocznej stronie łokcia, relatywnie bardzo łatwa do wyczucia. I kiedy będziesz podążać palpacyjnie w górę pomiędzy mięśniem trójgłowym ramienia a zginaczami stawu łokciowego, wyczujesz krawędź kości, czyli brzeg boczny kości ramiennej, która to część nazwana jest grzebieniem nadkłykciowym bocznym. Przyczepy końcowe tych mięśni to wyrostek rylcowaty, który jest bardzo łatwo wyczuwalny w dystalnej części kości promieniowej po stronie promieniowej przedramienia oraz podstawa drugiej i trzeciej kości śródręcza. Ułatwieniem w poszukiwaniu tych struktur może być poruszanie ręką w stawach nadgarstkowych, co umożliwi wyczucie podstawy trzeciej i drugiej kości śródręcza. Żeby wyczuć mięsień ramienno-promieniowy, a być może zobaczyć napięcie tego mięśnia, należy zaoporować zgięcie w stawie łokciowym z przedramieniem ustawionym w pozycji neutralnej. Zauważalny wtedy będzie obrys mięśnia biegnący na promieniowej stronie przedramienia, zmierzający aż do wyrostka rylcowatego. Ruchami poprzecznymi można starać się wyczuć włókna tego mięśnia. Przy napięciu będzie to łatwiejsze. Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka znajduje się tuż pod mięśniem ramienno-promieniowym i częściowo jest przez niego przykryty. Brzusiec tego mięśnia w trakcie skurczu przypomina odrobinę łezkę w górnej swojej części. Stąd poszukujemy go bliżej w okolicy nadkłykcia bocznego. Natomiast brzuśca mięśnia prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka poszukujemy troszeczkę niżej. Zarówno mięsień prostownik promieniowy długi, jak i prostownik promieniowy krótki nadgarstka będą się napinały i uwidaczniały przy zgięciu grzbietowym nadgarstka bądź zgięciu dopromieniowym. Natomiast mięsień ramienno-promieniowy, przez to, że nie przyczepia się do kości nadgarstka ani do kości poniżej, nie będzie angażowany w ruchy nadgarstka. Dodatkowym ułatwieniem w zlokalizowaniu mięśnia prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka jest znalezienie kolejnego mięśnia, którym jest prostownik palców. Jeżeli poprosisz pacjenta o poruszanie palcami i o wykonywanie ruchów, jak gdyby podczas grania na fortepianie, wyczujesz napinające się włókna prostownika palców. Stąd będziesz miał pewność, że jest to granica pomiędzy mięśniem prostownikiem palców a prostownikiem promieniowym
krótkim nadgarstka. Zgięcie grzbietowe, włókna się napinają. Można je także starać się poczuć w rozluźnieniu. Ścięgna mięśnia prostownika promieniowego długiego nadgarstka oraz prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka zakryte są przez mięsień odwodziciel długi kciuka oraz mięsień prostownik krótki kciuka, które biegną w ten sposób, jak pokazuje to palec. W dystalnej części natomiast ścięgna te pokryte są przez mięsień prostownik długi kciuka. Dodatkową wskazówką palpacyjną może być odnalezienie struktury kostnej, tak zwanego guzka listera. Ścięgna te biegną promieniowo od strony tego guzka. Teraz krótko, bez rysunków pomocniczych, mięsień ramienno-promieniowy. Żeby uwidocznić mięsień i wyczuć jego napięcie, należy poprosić o zgięcie w łokciu przy przedramieniu ustawionym w pozycji neutralnej. Można zauważyć napięcie mięśnia bądź niejednokrotnie wyczuć to napięcie ruchami poprzecznymi. Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka, ruch zgięcia grzbietowego nadgarstka. Mięsień będzie przypominał kształtem łezkę w swojej górnej części. Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka, brzuśca poszukujemy odrobinę niżej, także przy zgięciu promieniowym bądź grzbietowym nadgarstka. Granicą tego mięśnia jest mięsień prostownik palców, więc pomocnicze może się okazać zlokalizowanie mięśnia prostownika palców. Stąd będziemy mieli pewność, gdzie leży krawędź łokciowa mięśnia prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka.